Hello, dzisiaj witam Was z Wetliny, z której to z dobrym duchem majstra biedy wybieram się na smerek. Do przełęczy Orłowicza aż godzina i 45 minut? Nie. Jest godzina 16, a więc zobaczymy. Balsam dla moich uszu. Coś pięknego. Denerwuje mnie to cześć, które prawie każdy na szlaku mówi. Why? For what? Kurde balans. Nie wiem, ja to prawie nie odpowiadam w ogóle, ewentualnie. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. Jak bywałem na Słowacji, w górach Bukowskich, sąsiadujących z Bieszczadami, to tam prawie wiadomo, tam ruch turystyczny tam jest dużo mniejszy, ale też dużo mniej Słowaków mówi jakiś tam cześć czy dobry dzień. O, oto i wiata, do której miało być godzina i 15 minut. A tymczasem dotarłem do niej 50 minut. Ta pani miała dzwoneczki podwieszone pod plecakiem. Bardzo fajny sposób na informowanie zwierząt o swojej obecności. Dzikie zwierzęta nie chcą nam wchodzić w drogę, tak samo jak my nie chcemy wchodzić w drogę dzikim zwierzętom. I po prostu, gdy wiedzą, że jesteśmy w pobliżu, to albo sobie przeczekają, albo skręcą. No generalnie nie wejdą nam w drogę. Wyłoniła się połonina. No to jestem. Godzina, nie wiem czy widać, w każdym razie 17:08. Także zajęło mi to raptem godzinę i 5 minut. Czy da się tu wejść w poniżej godziny? Bo po drodze zrobiłem dwa przysiady, tak żeby napić się wody. No i jakieś tam nagrywki, wiadomo. No, przy nagrywkach też jakoś specjalnie się nie zatrzymuje. No chyba, że coś muszę nagrać raz jeszcze. No i co? Kurde balans. Idziemy na smerek. Tam zaś połonina wetlińska. Jest tutaj taka wydeptana ścieżka, jakby wydeptana. Ciekawe, czy przez ludzi, czy przez zwierzęta.
szczycie góry Smerek. Smerek oznacza świerk. A to w ogóle tam, pomiędzy szczytami Połoniny Wetlińskiej, wystaje czubeczek następnej Połoniny Caryńskiej. Nigdy tego nie zauważyłem. Bieszczady zaskakują. Razem. Na szczyt dotarłem w godzinę 25 minut. No to już pod szczytem z przełęczy to oczywiście trzeba było troszkę zwolnić, bo tu już momentami są przepaście po jednej czy po drugiej stronie i trzeba po prostu na siebie uważać. Dlatego śmieszą mnie te teksty niektórych ludzi, że Bieszczady to pagórki czy coś w tym stylu. Kurde, balans. Przecież tutaj są takie same przepaście jak w innych górach. No wiadomo, no, w Tatrach przepaście mają pół kilometra. Tutaj mają 200 metrów albo 50. Ale tak czy inaczej są to przepaście. Jakby człowiek poleciał. I noros. I to ostatni los. No ale selekcja naturalna i te sprawy. Trampeczki w górach, sandały, szpilki. Ta kreseczka tam to jest bodaj zapora w Solinie. Najciekawsze jest to, że ja kiedyś miałem paniczny lęk wysokości. Dzisiaj stoję nad przepaścią i mam to gdzieś. Nie, żeby zabrzmiało to jakoś lekceważąco, dlatego tu bardziej chodzi o to, że góry nauczyły mnie pewnego stawiania kroków. Musisz każdy krok stawiać pewnie. I jak go postawisz pewnie i dobrze, to nie spadniesz. Właśnie stoję teraz. Źle postawię krok, spadnę choćby te 5 metrów tu w dół i uderzę głową o skalne wypustki. To chodzi o to, żeby właśnie nabrać szacunku do tej wysokości, nabrać pokory przed nią. Wtedy człowiek zaczyna robić to bezpiecznie. Aczkolwiek wypadek zawsze może się zdarzyć. Zawsze.
A oto smerek i połonina wetlińska, widziane z przysłupia. Tym pozytywnym akcentem odsyłam Was na mój drugi kanał. Być może dźwięki mojego mrocznego serduszka przypadną Wam do gustu. A tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem.